O, pan podkomisarz, bardzo dobrze. Właśnie analizowaliśmy sprawę i podjęliśmy pewne decyzje, nowe kroki. O czym pan mówi? Będziemy składać zażalenie do sądu w sprawie aresztu tymczasowego. W mojej ocenie nie ma najmniejszych podstaw, żeby pan Gajda przebywał w areszcie. O tym zdecyduje sąd, a do tej pory zatrzymany zostanie tu, gdzie jest. Zobaczymy. Dziękuję, dziękuję, że jesteście, że przyszliście. Musimy mu pomóc, to tak, uda się. My tam chcemy na chwileczkę wejść. Nie mogą państwo wejść do środka. Na chwileczkę tylko. Proszę. Dokładnie. Ale to jest pomyłka. Taki trener w areszcie. Przecież to jest złoty człowiek, on zawsze wszystkim pomagał. Zawsze. Uczył nasze dzieci, nigdy nikomu nie zrobił krzywdy. Ale to nie krzywdy, to jest skandal po prostu. Obronę, a twoje siostry, dzieci, kocha dzieci, pomagaj. Gajdę. To jest skandal. Proszę. My chcemy proszę tylko wyjaśnić. Państwo dopuszczacie się zakłócenia porządku. Proszę się rozejść. Bo my chcemy tylko wejść. Pan Marcin G. został zatrzymany zgodnie z prawem, ponieważ jest podejrzany o popełnienie przestępstwa. To jest skandal! Proszę się rozejść. Dla państwa dobra. Proszę się wycofać. Pomagał się ostrze, prawda? Proszę się wycofać. Spokojnie, bardzo państwa o to prosimy. Pani serca nie ma. Mila poprosiła mnie o kilka minut z ojcem. Ale to wbrew procedurom. Tak jak przechodzenie na czerwonym świetle. To są sytuacje, kiedy inaczej nie można. Kiedyś byś tak nawet nie pomyślał. Zachara się zmienia. Cała przyjemność złamania reguł polega na tym, że się ich przestrzega. To ja będę teraz bardzo zajęta, panie podkomisarzu. I proszę nie przeszkadzać.